Jeżeli całym pomysłem na restrukturyzację ma być zamknięcie kopalń, to trudno to nazwać restrukturyzacją. To jest po prostu odcięcie części problemu, ponieważ przyczyny leżą zdecydowanie głębiej. Pierwszą jest brak inwestycji w sektorze górnictwa przez szereg lat, inwestycji w nowe złoża, inwestycji również w maszyny i inwestycji i zmian organizacyjnych, których górnictwo niewątpliwie wymaga. Również z cięciem części przywilejów. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, jeżeli jedynymi osobami odpowiedzialnymi, jedynymi, którzy mają ponieść konsekwencje, będą sami górnicy, to najprawdopodobniej nie wyrażą na to zgody. Druga rzecz, rząd powinien przedstawić jakiś model docelowy, to znaczy gdzie ma być polskie górnictwo za 5, 10, 15 lat, ponieważ to jest sektor dla nas bardzo istotny, strategiczny. Z tego względu, że większość polskiej energii jest wytwarzana z węgla brunatnego i kamiennego. Druga rzecz, jest to sektor zatrudniający ogromną rzeszę ludzi. Prawda jest taka, że duża część Śląska bez kopalni, bez sektora wydobycia węgla kamiennego po prostu przestaje istnieć. Jeżeli rząd nie przedstawi wizji, gdzie mamy być, tak jak mówię, w perspektywie 5 czy 15 lat, trudno uznać to za jakąkolwiek restrukturyzację. Bo to, co teraz się proponuje, to w dużym skrócie. Likwidujemy kopalnie, ale będziemy wypłacali rekompensaty, tak? Tak, czyli likwidujemy, mówi się o dwóch kopalniach, może to być 4-5. Przypominam, że na koniec zeszłego roku z kilkunastu kopalni węglowej tylko jedna była rentowna. Więc ile kopalni należy zamknąć w tym momencie, tak naprawdę nie wiemy, bo nie wiemy, jaki jest model docelowy. To, co rząd zaproponował, to jest zamknięcie kopalni, wypłacenie rekompensat górnikom, z tego co wiem, dwuletnich, co szczerze mówiąc nie rozwiązuje żadnego problemu, ponieważ ci górnicy przez 2 lata będą otrzymywać pewne pieniądze po to, żeby tak naprawdę dało się to załatwić z centralami związkowymi, z samymi tymi górnikami. Tyle tylko, że na koniec 2016 czy w 2017 roku problem tych ludzi powróci, ponieważ dla nich najprawdopodobniej nie będzie pracy. Młodsi być może wyemigrują, a starsi po prostu będą siedzieć w domu. Czy polskie górnictwo można w takim razie naprawić? Wydaje mi się, że tak. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę, że jest to ostatni dzwonek. Znaczy, my już doszliśmy do ściany. Kompania węglowa pod koniec roku w zasadzie ogłosiła zagrożenie niewypłacalnością. Znaczy, że nie może wypłacić pensji swoim pracownikom. Nie sprzedała również euroobligacji, co szczerze mówiąc nie było żadnym zaskoczeniem. Dla mnie zaskoczeniem było to, że ktoś był tym w ogóle zaskoczony, że kompanii węglowej nie udało się sprzedać euroobligacji ze względu na płytkość rynku finansowego w tym momencie, ale też to, że rynki finansowe wydaje mi się nie wierzą, że rząd ma jakiś prawdziwy pomysł na zrestrukturyzowanie polskiego górnictwa, więc nie chcą po prostu kupować obligacji w interesie, który jest, mówiąc kolokwialnie, bardzo niepewny. Czy można polskie górnictwo zrestrukturyzować? Niewątpliwie można. Natomiast po pierwsze wymaga to myślenia strategicznego. Znaczy musimy dookreślić, jaki ma być model energetyczny 2030, 2040, 2050, jaka jest rola węgla, jakie należy poczynić inwestycje, żeby zrestrukturyzować górnictwo, ponieważ same cięcia to nie jest żadna restrukturyzacja. I trzeba również zawrzeć coś, co można nazwać umową społeczną. Znaczy, górnicy będą musieli przystać na obcięcie części przywilejów, natomiast w zamian należy im przedstawić rozsądną ofertę tym, którzy mają teraz 30 lat, jak oni mogą dojść do emerytury, nie tak wcześnie, jak dochodzili teraz, na innych zasadach, ale jednak pracując w swoim sektorze.